Z końcem roku 2017 i początkiem 2018 podsumowujemy to, co w Powiecie Koneckim działo się przez ostatnich 12 miesięcy. Tym razem mamy dla Was zestawienie najchętniej czytanych artykułów w portalu TKN24.pl. W 2017 roku w portalu TKN24.pl wykonaliście ponad 5 milionów 300 tysięcy odsłon, a aż 4 miliony 200 tysięcy z nich było unikalnych. Przejdźmy do podsumowania tematów, które klikaliście, czytaliście i oglądaliście najchętniej. Miejsce 15. Młoda pijana kobieta uderzyła w dwa samochody i uciekała przed policją. Artykuł z czerwca. Miejsce 14. Śmiertelny wypadek z miejscowości Barak. Artykuł z marca. Miejsce 13. Relacja z Kuźnic Koneckich 2017. Artykuł z lipca. Miejsce dwunaste. Scenikiem wjechała do stawu w miejscowości Brody. Artykuł z grudnia. Miejsce 11. Pożar kościoła w Końskich przy ulicy Robotniczej. Artykuł z grudnia. Miejsce dziesiąte. Relacja ze studniówki Koneckiego Ekonomika. Artykuł z lutego. Miejsce dziewiąte. Młody mężczyzna w Końskich wyskoczył z okna bloku. Artykuł z maja. Miejsce ósme. Nawałnica i wichura przeszły przez Końskie i zerwały między innymi dach z hali sportowej. Artykuł z czerwca. Miejsce siódme. To artykuł dotyczący ekshumacji, które zostały przeprowadzone na skwerków końskich. Artykuł z kwietnia. Miejsce szóste. Relacja wideo ze studniówki starego ogólniaka. Artykuł ze stycznia. Miejsce piąte. Relacja ze studniówki koneckiego mechanika. Artykuł ze stycznia. Miejsce czwarte. Relacja ze studniówki nowego ogólniaka. Artykuł ze stycznia. Miejsce trzecie. Artykuł dotyczący dramatu rodziny z Modliszewic, która wskutek wybuchu gazu straciła dach nad głową. Artykuł z grudnia. Miejsce drugie. To brawurowa akcja koneckiej policji, czyli obława na uciekiniera i policjant jadący przez 10 kilometrów na masce jego samochodu. Artykuł z maja. A najchętniej czytanym przez państwa artykułem w minionym roku był pożar karczmy u Guliana, czyli znanej i lubianej przez koneczan restauracji. Dziękujemy za to, że byliście z nami i liczymy, że w 2018 roku wciąż tak chętnie będziecie odwiedzać TKN24.pl.